Cześć, z tej strony Piorun. Chcę Wam pokazać coś fajnego. Sztuczna inteligencja przejęła kontrolę nad chińskim satelitą, jak podaje raport naukowców z Chin. Sztuczna inteligencja przejęła kontrolę nad satelitą na 24 godziny. Zaczął on monitorować dziwne obrazy powiązane z sobą motywem wojskowym, co daje naukowcom pewne spojrzenie na wykorzystywanie AI w przyszłości. Chińscy naukowcy pozwolili sztucznej inteligencji przejąć kontrolę na 24 godziny nad małym satelitą. Praca na temat tego eksperymentu opublikowana została w artykule Seoul China Morning Post, mimo że także działa łamią zasady planowania misji, to naukowcy nie są w tym zmartwieni, ponieważ uzyskali nowe informacje na temat ścieżek wykorzystywania AI. Sztuczna inteligencja kieruje satelitą. Sztuczna inteligencja swobodnie operowała kamerą satelity bez jakichkolwiek interwencji ze strony człowieka. Miała za zadanie obserwować interesujące obrazy na Ziemi, w związku z czym za cel obrała została miejsca, które na początku wydały się przypadkowe, jednak w pewnym wspólny punkt zaczepienia, mianowicie wszystkie w jakiś sposób związane były z wojskowością. W pierwszej kolejności obserwowała Patna, czyli duże starożytne miasto nad rzeką Ganges. O, i tutaj mamy należy podkreślić, że AI nie została zaprogramowana, aby wyjaśnić, dlaczego zrobiła, co zrobiła. W związku z tym naukowcy przypuszczają, że wybrała właśnie to miejsce ze względu na mający tu miejsce konflikt w 2020 roku, który rozegrał się między Chinami a Indiami. Chodzi o ten konflikt, w którym tłukli się na drewniane pały. Następnie za swój cel obrała japoński port w Osace, którego przy porcie przyjmowane są co jakiś czas statki marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych. A tutaj to już pod szpiegowstwo podchodzi. Działających na Pacyfiku według Seoul China Morning Post kurs satelity pozostawał ustalony przed udzieleniem władzy AI, która nie miała wpływu na jej orbitę. Jednak udostępniona jej została kamera, która mogła poruszać się w dowolnym kierunku. Dzięki tym badaniom mogli, mam nadzieję, wykorzystać 260 satelitów, które albo pełnią funkcję o znikomej wartości, albo są bezczynne. Wykorzystanie sztucznej inteligencji. Według wszelkich dostępnych danych jest to pierwszy tego typu eksperyment, który No i zobaczcie, to jest takie wkurwiające. Dostajecie kupę reklam. O. Jeszcze to kasujecie i macie artykuł od początku. Nie no, to powiem Wam szczerze, że to jest wkurwiające, że jeszcze wyświetlają Wam się tak zjebane reklamy dla jakichś wieśniaków. No i teraz powiem Wam szczerze, nie wiem, czego ja mam jasnej cholery teraz szukać. No zgubiłem się, przepraszam bardzo. No powiem Wam szczerze, zgubiłem się. O, teraz nagle mi się wyświetla SpaceX. A ja nie chcę łamać SpaceX. No sorry bardzo. Widzicie. Widzicie, sztuczna inteligencja, ale jest. O. Klikniemy sobie jeszcze raz w ten sam artykuł. Jest, widzicie, udało się nam wrócić, ale jakim było to? I znowu. Wiesz, powiem Wam szczerze, jest to takie
wkurwiające strasznie. I kolejne debilne reklamy. Dobra. I to mamy koniec tego artykułu. Wykorzystanie świadczenia. Według wszystkich dostępnych danych jest to pierwszy tego typu eksperyment, kiedy świadczenia dostała pełną władzę nad satelitą, który bez jakichkolwiek wytycznych zazwyczaj wykorzystywania jest w pełni pod przetwarzaniu obrazów czy unikaniu kolizji, jednak nigdy nie działa bez wyraźnych wytycznych. Nie wiadomo, co w tym wypadku można rozumieć jako AI, ponieważ w tym momencie dostępne mamy tak szerokie spektrum, że może być to wszystko od podstawowego programu wyboru celu po coś podobnego do ChatGPT. No i koniec artykułu tak naprawdę i tyle. Powiem wam szczerze, ja jestem bardzo zaniepokojony tym, że sztucznej inteligencji już się pozwala na tyle, a ja ostatnio mówiłem na temat sztucznej inteligencji, że po prostu ona niedługo po prostu przez naszą własną głupotę przejmie kontrolę nad wszystkim. Powiem wam tak, że ja to widzę w ten sposób, że na początek to będzie niewinnie. Jakieś tam usterki z internetem, łącznością i tak dalej. A to pójdzie dalej. Odetnie najpierw nam łączność satelitarną, potem łączność radiową, komórkową, a potem odetnie internet, żebyśmy nie mieli do niego dostępu, ale ona mieć będzie. I to będzie najpotężniejszy atak po prostu. Manipulacja między krajami. Będzie sztuczna inteligencja podszywać się pod przywódców światowych, żeby po prostu zaognić konflikt światowy. I to już się dzieje. Niestety. Sami zobaczycie zresztą. Ja nic nie muszę. Ja nie mówię, że tak będzie, ale może być.